Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Wiedźmin. I ostatnio sobie przespałem się tam gdzieś do nocy. Wróciłem na cmentarz, wtedy o wiele, wiele więcej jest tej aguli. Dlatego jednego jeszcze agula sobie zabiłem i w tym momencie mam możliwość oddania szpiku Kalksteinowi, więc chodzi? Trochę zarobimy sobie Trzeba złota przed wyjściem na bagna. Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Okej. Oddaliśmy wdzięczność grabarza. Quest oddany. Teraz lecimy jeszcze tak. Do Kalksteina. Oddamy mu to, ten szpik aguli. No i wypadałoby też porozmawiać sobie z Shani. Mam nadzieję, że uda nam się z nią teraz za dnia porozmawiać, bo ostatnio jej nie spotkaliśmy w szpitalu Lebiody. A więc może siedzi już w domu. Chociaż nie wiem. Się zobaczy. Najpierw do Kalksteina. Przepraszam. Sama jesteś dziwna. Będzie mówić. Go. Krasnolud, półelfka. Czy to jest ta półelfka, która była półelfką? To wiecie, tą fajną, tą z kartą? Dom Kalksteina, proszę bardzo. Kalsiu, gdzie jesteś? Pewnie na dole. Jest, proszę bardzo. Mam zlecenie dla ciebie. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik alguli? Tak. 3 świeże dawki. Wspaniale! Weź to złoto jako nagrodę. Ile? 150 orenów? O, ziom, nie było warto chyba nawet tyle fatygi za 150 orenów. Wow, strasznie słabo. Dobra, weźmy sobie tego questa o Shani. Wiedźmińskie tajemnice, przyjaciółka z dawnych lat, wskaż mi na mapie. I ona jest u siebie. Ona jest u siebie w takim razie, bo inaczej gra by nam pokazała szpital Lebiody. Dobra, zobaczymy, czy nas babuleńka puści na górę. Pewnie nie. Co znowu chcesz, starucho? Ale ja do Wynoś! Ale szacunku do starszych nie ma. A idź mi pani. Kurde, co ja mam ci dać, żebyś mnie ten... Do Dobra, dała mi wejść w końcu. Nie chcę mi się nawet jej słuchać, naprawdę. Jest... What the fuck? Gdzie jest Shani? Oh, ludzie. Dlaczego mi gra pokazuje, że tu jest Shani, jak tu Shani nie ma? Dobra, to w takim razie kimnę się do nocy gdzieś na przykład u Vivaldiego i podaję do Shani w nocy, bo... bo widocznie w tym momencie jest w szpitalu Lebiody. A tak to załatwimy może wszystko. Jest i Zoltan. Co cię? Ja bym chciał się przespać, ok? Dziękować. I teraz tak, do zmroku i jeszcze trochę. No, niech będzie tak. Pozałatwiamy parę spraw może w nocy. Może się uda. Salamandra już chyba nie grasuje po ulicach, więc mamy ten plus. Vivaldi, ale Zoltana dalej nie ma. Zoltan fajnie jakby tutaj... A dopiero co mówiłem, że Salamandra nie grasuje już chyba po ulicach. Kurwa. Ej, nie przeklinaj. Myślałem, że już Salamandry tutaj nie ma, że już się troszeczkę spłoszyli. A tutaj jednak coś jeszcze zostały, jakieś niedobitki. Ale to był zabójca, taki zwykły jakiś, może nie Salamandra. Muszę i... Wynoś! Ale... Ej, what the f... Aha, mogłem jej dać coś do picia. Mogła się upić, what? Co, teraz też znowu będzie chciała coś do picia? Szanie przyszedłem. Tak. Dobra. No. Już powtarza się. witam, kochana. Jesteś, super.
Może ci w czymś pomóc? W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. No i właśnie dlatego rozsądny Seto wziął sobie cały alkohol, który miał do ekwipunku. Co z tym tutaj? Tak? Przyniosłem alkohole. Doskonale! Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. No właśnie, i tutaj ja bym chciał Zoltana. Ja bym chciał Zoltana, ale nie wiem, gdzie Zoltan, kurde, w tym momencie przebywa. Mogę zobaczyć Domisia Kudłacza, ale nie wiem, czy to będzie miało sens. O! Zabójca. Zabiję cię! Bo u Vivaldiego go raczej nie ma. Chyba, że zrobimy inaczej. Mam inny pomysł, ha, ha, ha. Tam jest reszta zabójców, ja raczej nie chcę mi się do nich podchodzić. I teraz tak, ja bym zrobił... Cyk. Zrobiłbym... Cyk. Teraz będzie Zoltan. Ha! Jest i Zoltan, super. Dobra. Chodź tu, Zolciu. Wpadłbyś dzisiaj do Szani? Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. Bywaj. Okej. No i tak właśnie, nie ruszając za bardzo dupy, za przeproszeniem, załatwiliśmy zaproszenie Zoltana. Dobra, weźmy sobie znowu północ i idziemy teraz na imprezkę. No, i go. Zobaczymy, czy nadal będzie tutaj pełno tych grabusiów. A, jest tutaj następny. No chodź, chodź, chodź. Na imprezę idę! A wy mi tutaj łeb zawracacie. Dobra, na dwóch to się nie opłaca już tego grupowego nawet odwalić. No, do widzenia panom, a ja idę na imprezę, jak już wcześniej mówiłem. Babuleńko, puścisz mnie za pierwszym razem, czy nie? Będę wdzięczny, naprawdę. To nie... Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Gacha sobie przejmuje muzykanta jakiegoś. Muzykanta? To słynny mistrz Jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. Tak, na pewno ja. Chyba nie wiesz, kim jestem. Siemaneczko. O, dzięki za heala. Witaj, Geralt. Pogadaj z Jaskrem. Nie mogę doczekać tego spotkania. Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana.
Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. No to co, biesiadujemy? Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Zoltana Chivaya. Znasz go? Nie, ale chętnie poznam. Doskonale. Zawsze świetnie się dogadywaliśmy z Zoltanem. No i gdzie jest Zoltan? Zoltan się spóźnia. Świetnie, skoro już wszystko ustaliliście. Napijmy się! Napijmy się, gorzoły. Świetnie, skoro już wszystko ustaliliście. Napijmy się! Aha, to kilka razy możemy się napić. Dobrze, że wstajecie do picia. Po prostu jesteście tak dobrzy. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier, to do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Podobno wiele razy przeszliśmy, chyba wiesz. Średny mierz, eliksiry, do czego zmierzasz? Podobno wiele razem przeszliśmy, więc chyba wiesz. Ha, a co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? O kurde, próby negocjacji kończą się z reguły poważnym ubytkiem krwi jednego z rozmówców. Dodałem, że nie chodzi o wampira. Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Brooksie, że poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. W sumie dobre. Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Brooksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Zoltan Chivaj, do usług panienki. Ha, kopelat, Jaskier, stary druhu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. Ale to słabo, on przychodzi pod koniec imprezy. No to ładne. Ja tu już jestem już nieźle nadżambiony, a on dopiero przychodzi. Tak się nie robi, kolego. Tak się nie robi. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Shani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże? To równy chłop. Cieszę się. Czy ja wiem, czy taki równy trochę niski, nie? Bo krasnolud w końcu. O co chodzi? Opowiedz o bitwie. A, to już było. Mam... Skąd? Cieszę się. To już było. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Laskier. A Jaskrze. Słuchaj, Geralt. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, Jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić.
Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Terciw Godfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Kaleba Stratona. Zaraz jego. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Szani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience Szani nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopoty. O, dobre. No dobrze, zaraz wracam. Dobra, będę chodził na paluszkach. Na paluszkach, jestem ninja, mówię wam. Ja to załatwię. Nie ma nikogo, trolololo. Chyba babuleńka poszła spać. Zaraz, co mamy tutaj w szafie? Nie, pochodnia, raczej kapa. Dobra, idziemy bokiem, bo szybciej. Babuleńki nie ma, czajcie? Jest! Co? Ty jesteś pijany! Ja? Nie! Ale nie. Wynocha! I nie wracaj mi tu dzisiaj! Przepraszam, nie byłem pijany, byłem lekko wstawiony, podchmielony, wiesz o co chodzi. Jeszcze mnie tutaj będą bić. Nie mogę trafić, bo jestem narąbany. No nie. Nie mogę gościa trafić. O, fuck, dwóch gości. 50% kurde. Skuteczność. No nie! No! Jeszcze tego, kurde. No, dawaj go. Ja pierniczę! W ogóle go nie da rady trafić. No, Geralt! Jezus Maria, albo parowanie, albo unik, albo w ogóle nie trafiłem. No, jeszcze trochę. Dobrze. Pięknie. Okej, teraz trzeba spadać jak najbliżej do jakiegoś noclegu. Aha. O, fuck, tam jest kolejny zabójca. Bokiem. Spokojnie. Kurde, on będzie chciał mnie bić pewnie. Ja się nie chcę bić, nie chcę się bić. No. Nie mogę wejść. No jest dupa. Dobra, trzeba tego gościa zabić i tyle. O! Jakoś mi trochę lepiej idzie. Chyba już powoli zaczynam dochodzić do siebie. Dobra. Prześpimy się u Vivaldiego chociaż jakąś godzinkę. Vivaldi, daj na nocleg, bo ta babułka mnie kurna wywaliła od siebie. Co to ma być? Co cię? Co mnie sprowadza? Nocleg. Za frajer, sorry. Znaczy tam ci rzucę oreniaka jakiegoś, wiesz jak. Dobra, godzinkę. Przemedytujemy i powinno nam zejść to. Upojenie alkoholowe, co? Jeszcze jestem podchmielony? O! Ileż można być narąbanym? Dobra, jeszcze trochę, to jeszcze jedną godzinkę. Myślałem, że godzina wystarczy. Nieźle się upiliśmy. Mogłem zainwestować, kurde, na tą okazję jeden punkt w to
krótszy czas upojenia. Zobaczymy, czy zdążymy jeszcze w ten wieczór, bo już zaczyna się robić. O, super! Już jest mi lepiej. Tylko niech mi ktoś tutaj teraz... No, na szczęście nie ma tutaj żadnych zbójów. Jeszcze zdążę na imprezę. Co prawda 2 godziny mnie nie było, kurde, poszedłem po ogórki. No co chcesz, babo, znowu? Nie jestem pijany! Nie jestem pijany! Ty głupia wiedźmo! Nie jestem pijany, nie rozumiesz tego? No nie! No nie! No po prostu nie! No nie! Ileż można? Dobra, prześpimy się. Nie powinno by się stać nic, jak się prześpimy do następnej nocy. Vivaldi, sorry, że ci tak męczę dupę, serio. A, ta baba jest dziwna. Powinien się nią zająć ten grabarz. Niech jej ubije już jakąś trumnę, bo zaraz ją zabije. Głupia baba. No przecież już nie mamy, kurde, upojenia alkoholowego. Nie kiwam się. Idę prosto. No co prawda może mi z buzi jeszcze trochę śmierdzić alkoholem, jak się tak podchmielił, ale powinno być okej. Zobaczcie, nawet biegam normalnie. I nawet szybko. Dobra. Dalej będzie twierdziła, że jestem narąbany. A tylko mi powiedz, że jestem narąbany. Czuć się jak u siebie. Spoko. A tymczasem. Smalec i ogórki. Jak najbardziej. Smalec i ogórki. Smalec i ogórki, babuniu! Smalec i ogórki masz? Czy nie masz? No spoko, czuję się jak u siebie w domu. Ale nie znalazłem tego smalca i ogórków. Smalczyk. Szafa. Ej! Kurde. Jest przypał, bo nie znalazłem smalczyka i ogórków. Tylko uważaj, na dole jest zupełnie ciemno. Wypijmy za... Jak udało się? Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? A może frytki do tego? No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego wiedźmina. No i znowu picie, kurna. Tyle czasu pijemy. Zobaczymy, co zaśpiewa Jaskier. Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Patrzaj, ta tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta leśna bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj, ta tam na łęgu wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestia taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, szani przysnęła. Napijmy się i czas już na nas. Napijmy się! Może warto zajrzeć do szani z różami i podziękować. Oczywiście. Mam róże przy sobie. Dziękuję już tobie, choć kochana. Podziękuję ci. Podziękuję ci, chcę ci podziękować. Tak? Proszę bardzo, róże, proszę. Czerwone róże, Geralt, czyli ty... Nie. Nie. Szani, ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli.
Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do mnie zalecać typ z podciemnej gwiazdy i wszystkich wystraszył. Shani, jeśli potrzebujesz pomocy... Nie, nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy i taki tajemniczy. Spotkałam się z nim parę razy i kto wie, co by się stało, gdybym nie odkryła, że prowadzi podwójne życie. Tajemniczy? Podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar. Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im incognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są. Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jestem niegodzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć. Gdy zauważyłam, że oni dają mu jakieś znaki. Nosili broszy salamandry? Spokojnie, daj powiedzieć historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce i udałam omdlenie. Szaroburę płaszcze od razu podbiegły i Talar powiedział: mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury: ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to: niewidoczne to będą twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, Matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Shani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeciw salamandrze. To wszystko. Mówiłaś, że wiesz, kim byli ci ludzie. To byli tajniacy Foltesta, wywiadowcy z Bożej łaski. W czasie naszego pierwszego spotkania w Oxenfurcie pomogłam ci się urwać agentom redańskim. Te merscy nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oxenfurcie, w czym konkretnie przeszkodził nam Jaskier, wchodząc wtedy przez okno? A ty, głupku, już myślałam, że nie zapytasz. Przypomnę ci, jak to było. A tak to było. Okej. Przypominam sobie. No, przypomniałem sobie. Czy ta książka w ogóle jakąś kabasutrę? O, Shani. Shani przypomniała mi pewne ciekawe wydarzenia z mojej przeszłości. No faktycznie. Muszę przemyśleć kilka spraw. Porozmawiamy później. No faktycznie, przypomniała mi. Rzeczywiście. Dobra, ja już sobie idę, babusiu, więc nie musisz mnie wyrzucać. Spokojnie. Mamy kolejnego zabójcę. O. Jeszcze mi się troszeczkę tutaj w oczach mętli. Nawet nie dokończyłeś zdania. Dobra, idziemy w takim razie do Raymonda. Jeszcze sobie będę musiał zaraz przejrzeć wszystkie inne questy, które mam. Ile tam zabójców? Jak ona się nazywa? Berberka, okej. Okay. Zimejka, Berberka i tak dalej. I tymczasem wywalmy ten miecz. Sprawdźmy sobie questy. Abigail. O, i mamy Shani, proszę bardzo, jak ładnie. A co do zadań? Bezpieczna przystań. Gra w kości, tajemnica Berengara, poszukiwany, tajemnice Wyzimy, tajemnicza wieża, Sefir, walka na pięści, zlecenie. Okej. Tuki. Nic więcej nam nie pozostało, jak już powoli będziemy szli na bagna. Raymondzie, kochany. Wstawaj. Tak? Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to?
jakby to powiedzieć, pomyliłem fiolki i polałem ciało jakimś żrzącym świństwem. Z tego, co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. A później to znaczy kiedy? Nie teraz. Później to znaczy kiedy? Co, mam wyjść i wejść? Pewnie to zadziała. To zawsze działa. Kurde, ten amulet mój tak świruje. Po wejściu tam do niego, do mieszkania, jak jesteśmy w pobliżu. Zobaczcie, rusza się teraz powoli. A jak jesteśmy zaraz przy nim, to świruje jak nie wiem. O, widzicie? Dobra. Mów, co wiesz, albo co wymyśliłeś, co? Ty, podszywaczu jeden, ty. Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Really? Mam na to niezbite dowody. O, proszę. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Chciałem spytać o dowódcę Gwardii Królewskiej, tego twardziela. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych zboczeńców. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca Gwardii nienawidzi wszelakich dewiantów. A w szczególności ciot. Rzeczywiście wszyscy wiedzą. Tak? Baranina, jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. No, kolega tutaj jednak stwierdził, że ma niezbite dowody na to, że Kalkstein współpracował z Baraniną i tak dalej. Ale bardzo chętnie bym zobaczył te dowody, świadczące przeciwko Kalksteinowi. Bo jak na razie to ma opcji, on jest winny i tyle. Dobra, mamy niby zabić Baraninę, ale myślę, że to chyba będzie zbędne. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie będzie trzeba go zabijać, będzie można z nim porozmawiać i powiedzieć mu o tej całej akcji. No. Czego chcesz, biały wilku? Bywaj. Chyba, że inaczej. Teraz wrócimy sobie do Raymonda. Powiemy mu, że Baraninę zabiliśmy. Może to się uda, zaraz sprawdzę. Bo widać, że z Baraniną nie mam niestety żadnej opcji dialogowej, która mogłaby świadczyć o tym, że chcemy go zabić albo coś w ten deseń. Ale może Raymondowi będzie można coś ściemnić. Byłem tam, zabiłem. Tak. Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Okej. Otrzymałem kolejny sefir, czyli... Czyli brakuje mi już tylko trzech odwaski. Z golema chyba jednego i skrypty na bagnach. Czyli wszystko, co jest
to jest praktycznie już na bagnach. Coś mamy jeszcze do zrobienia? Chyba już nic. To na razie sobie anulujemy śledzenie. I tyle. I chyba w tym odcinku tyle. Na wszelki wypadek jeszcze podejdę do Kalksztajna, zobaczę, czy czasem nie ma jakiejś opcji dialogowej na temat właśnie wyjścia na bagna. No i sobie będziemy kończyć odcinek. Ja się przygotuję, czyli porobię sobie porządek w ekwipunku, zrobię sobie eliksiry, które będę potrzebował. Bywa. No właśnie, i kupię jakieś tam ewentualnie potrzebne księgi czy coś w ten deseń. Dobra, w takim razie następnym razem widzimy się na grobli, albo gdzieś jeszcze przed groblą, będziemy sobie płynąć na bagna. Także dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Na razie, do usłyszenia, cześć.